Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Krzemiński z bloga egurnik.pl. Mamy 8 lipca 2024 roku. Nagrywam ten film, żeby poinformować, że wreszcie weszło w życie długo wyczekiwane nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Gdy wejdziemy sobie na stronę rządową dziennikustaw.gov.pl, tutaj pod pozycją 992 znajdziemy sobie nowe rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2024 roku. Ono zostało ogłoszone 5 lipca, czyli w piątek, i dzień po ogłoszeniu weszło w życie. Także mamy w końcu to nowe rozporządzenie, więc będzie można przystąpić do stwierdzania kwalifikacji. I chciałbym tutaj w tym miejscu jeszcze powiedzieć o kilku takich szczegółach, które wiążą się z wnioskowaniem o te kwalifikacje. A konkretnie chodzi mi o to, że każdy kandydat, który chce ubiegać się o stwierdzenie kwalifikacji, musi złożyć wniosek w Okręgowym Urzędzie Górniczym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. I teraz, co określa taki wniosek, znajdziecie na stronie Wyższego Urzędu Górniczego, czyli wuk.gov.pl. Następnie wchodzimy w zakładkę Prawo, Kwalifikacje Górnicze. Następnie wchodzimy tutaj w zakładkę Procedury i mamy tutaj ściągawkę, co dany wniosek powinien zawierać, co powinien określać. Natomiast taki wniosek powinien też być w formie gotowej, jako formularz do pobrania. I takie wnioski są oczywiście do pobrania, gdy wejdziemy sobie w zakładkę do pobrania, formularze, zjedziemy sobie troszeczkę niżej i tutaj mamy pod pozycją kwalifikacje górnicze, mamy kilka formularzy. Do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, dla kopalń podziemnych, odkrywkowych, otworowych, też do prezesa WUG-u. Natomiast jaki jest problem tutaj z tymi formularzami? Te formularze są z 2016 roku. I to są stare formularze wniosków, które już no, nie odnoszą się do bieżącej sytuacji prawnej. Kontaktowałem się z Wyższym Urzędem Górniczym w tej sprawie, kiedy będą jakieś nowe formularze do pobrania, na których będzie można wnioskować o stwierdzenie kwalifikacji. No, powiedziano mi, że trzeba jeszcze poczekać kilka dni, bo na tą chwilę tych formularzy nie ma. Ale oczywiście powiedziano mi też, że można składać wniosek zgodnie z tymi tutaj wytycznymi zawartymi, o, tutaj na tej stronie, którą właśnie wyświetlam, którą też wcześniej pokazywałem. Oczywiście linki do tych stron zamieszczę w opisie pod filmem. Taki drobny szczegół, tak? Czekaliśmy 9 miesięcy na rozporządzenie, no to teraz jeszcze trzeba poczekać na formularze. No ale tak to wygląda. Kolejną kwestią, jaką chciałem omówić, jest to sam sposób czytania tego nowego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, ponieważ dostaję sporo informacji, pytań od Was, maili i też sporo osób dzwoni pytaniami, jakie oni muszą spełnić wymagania, żeby ubiegać się o konkretne kwalifikacje. To te pytania wiążą się z tym, że no te osoby albo nie potrafią czytać tego rozporządzenia, być może go nie potrafią odnaleźć, nie wiem. W każdym razie w tej chwili pokażę pokrótce, w jaki sposób to robić. Oczywiście część osób, która wie, jak czytać to rozporządzenie, no to nie musi dalej oglądać tego filmu. Natomiast pozostałe osoby, które są ciekawe tego, no to zachęcam do obejrzenia. Tak, mamy otwarte nowe rozporządzenie 25 czerwca i przechodząc poniżej, w miejsce, gdzie mamy tabele, te tabele określają konkretne wymagania dla kandydatów, którzy chcą ubiegać się o konkretne kwalifikacje. Teraz omówmy sobie na przykład kandydata, który chce ubiegać się o kwalifikacje osoby dozoru w specjalności górniczej w podziemnym zakładzie górniczym, na przykład wydobywającym węgiel kamienny. Więc taka osoba przede wszystkim musi spełnić kryterium wykształcenia.
Tutaj mamy w kolejnej kolumnie podane, jaki tytuł zawodowy powinien mieć dany kandydat, jeżeli chce ubiegać się o dozór górniczy w kopalni podziemnej. Więc powinien to być albo magister inżynier, albo inżynier, lub magister lub inżynier w zakresie studiów innym niż górnictwo, ale który posiada również skończone studia podyplomowe w zakresie górnictwo podziemne. Oczywiście tutaj w przypadku tego magistra inżyniera i inżyniera to muszą być studia skończone na kierunku górnictwo. Czyli ktoś ma tytuł magister inżynier górnictwa, górnictwa podziemnego lub inżynier górnictwa, też górnictwa podziemnego. Tutaj też rozporządzenie dopuszcza tytuł technika górnictwa podziemnego. Czyli dany kandydat nie musi mieć skończonych studiów czy też studiów podyplomowych. Wystarczy, że będzie miał dyplom technika górnictwa podziemnego. Następnie ta kolumna czas trwania praktyki zawodowej mówi, ile dany kandydat musi mieć praktyki w danym zakładzie, w którym chce się ubiegać o kwalifikacje. No i im wyższe wykształcenie, tym czas tej praktyki jest krótszy. Tak? Czyli w przypadku magistra inżyniera górnictwa będą to 3 miesiące praktyki. Inżynier już musi mieć dwa razy więcej, czyli 6 miesięcy tej praktyki. Ktoś, kto ma podyplomówkę, no już musi mieć 9 miesięcy tej praktyki. A technik górnik musi mieć 12 miesięcy praktyki. I tak to z grubsza wygląda. Ok, może jeszcze omówię przykład z górnictwa odkrywkowego. I podobnie, mamy kandydata, który chce ubiegać się o dozór górniczy w odkrywkowym zakładzie górniczym. Załóżmy, że będzie to zakład, który wydobywa przy użyciu środków strzałowych. Czyli zgodnie z tą tabelą 1 w części B, taki kandydat musi mieć skończone studia z tytułem magister inżynier lub inżynier na kierunku górnictwo. Może mieć też magistra inżyniera, magistra lub inżyniera lub licencjat na kierunkach takich, jak tu mamy wypisane, czyli geologia górnicza, geologia, geofizyka górnicza lub geofizyka. Może mieć też tytuł magistra inżyniera lub licencjat na innym kierunku, na przykład może to być powiedzmy inżynier mechanik, ale ma dodatkowo skończone górnictwo odkrywkowe w ramach studiów podyplomowych, czyli ma tą podyplomówkę tak zwaną na kierunku górnictwo odkrywkowe. Taki człowiek też może się ubiegać o stwierdzenie kwalifikacji. Następnie rozporządzenie dopuszcza również technika górnictwa, czyli podobnie jak w podziemnym zakładzie też technik górnictwa odkrywkowego będzie mógł się ubiegać o kwalifikacje. I tutaj mamy takie dodatkowe ułatwienie, które wprowadził nam ustawodawca, mówiące o tym, że jeżeli mamy już osobę, która uzyskała dozór górniczy u pracodawcy, no to może dalej kontynuować swoją jakby karierę, ubiegać się o kwalifikacje, ale nie musi mieć tych wszystkich tutaj tytułów magistra inżyniera, czy chociażby tego technika górnictwa, tylko wystarczy, że będzie miała taka osoba dyplom w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż. Także jest to lekkie ułatwienie, co nie zmienia faktu, że dalej trzeba uzyskać ten dyplom górnika odkrywkowej eksploatacji złóż, czyli trzeba odbyć odpowiedni kurs lub jakieś szkolenie, a następnie zdać też egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną po to, żeby ten dyplom uzyskać. No i oczywiście tutaj kolejna kolumna, czas trwania praktyki zawodowej, mówiąca, ile miesięcy dany człowiek musi mieć praktyki, żeby ubiegać się o te swoje kwalifikacje dozoru górniczego. No tu w przypadku technika jest to 12 miesięcy, no i wyższe wykształcenie, tym oczywiście praktyka krótsza. No i tu mamy 36 miesięcy w przypadku tych ludzi, którzy mają już ten dozór u pracodawcy, mają ten dyplom górnika odkrywkowej eksploatacji złóż, no to muszą te 13 miesięcy, czyli 36 miesięcy, czyli 3 lata mieć praktyki w ruchu zakładu górniczego. Ok, no i analogicznie jak to opisałem w przypadku kopalni odkrywkowej, tak samo analizujemy tabelę związaną z zakładami otworowymi. Tabele znajdują się w części C rozporządzenia i też w przypadku specjalności górniczej mamy wymieniony tytuł zawodowy, zakres ukończonych studiów,
czas trwania praktyki. Rozporządzenie również dopuszcza dyplom technika eksploatacji otworowej, czyli jeżeli ktoś z Was ma taki dyplom, no to też może się ubiegać o kwalifikacje. No i również, jak w przypadku odkrywek, osoby, które uzyskały kwalifikacje dozoru u swojego pracodawcy, nie muszą mieć już tutaj jakiegoś wykształcenia wyższego czy technika. Wystarczy, że będą mieli dyplom górnika eksploatacji otworowej i to im wystarczy do tego, żeby zachować swoje uprawnienia, czyli zdać ponownie egzamin, ale tym razem już w urzędzie górniczym. Oczywiście te tabele, które Wam tu pokazałem, ja tylko pokazałem w odniesieniu do specjalności górniczej, ale jeżeli zjedziecie sobie niżej, to w tabeli są wymienione kolejne specjalności, więc jeżeli będziecie analizować konkretnie interesujący Was konkretną jakąś kwalifikację, no to szukajcie tej specjalności w tabeli, a następnie patrzcie, co tutaj trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o tą specjalność. Myślę, że to na tą chwilę wszystko z mojej strony. Gdybyście mieli jakieś pytania, jakieś uwagi, jakieś sugestie, no to zachęcam do dodawania komentarzy pod filmem. Wszystkie linki oczywiście zamieszczę też w opisie do tego filmu. No i życzę powodzenia w zdobywaniu kwalifikacji, bo można już to robić. A zapewne będzie sporo kandydatów, więc ten czas oczekiwania na egzamin również może być troszeczkę wydłużony. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego, powodzenia i do następnego materiału wideo. Pozdrawiam, cześć, Piotrek.